wzrastałam, na których wzrastałam. Zresztą jest tu kilka kobitek, które pamiętają moje piosenki, a więc co? Moja średnia wiekowa, co? Tak? Mogę tak powiedzieć? Tak. No więc, kochani, ja z mojej młodości, to znaczy ja wychowałam się na piosenkach lat 60. Był to przepiękny okres, kiedy muzyka popowa rozwijała się wyjątkowo i rockowa. Wychowałam się no w końcu na Beatlesach, Rolling Stonesach, czerwono-czarnych, niebiesko-czarnych, Niemenie, więc to jest rzeczywiście okres, kiedy powstawało dużo piosenek, które przetrwały do dzisiaj. I te piosenki również jako amatorka z moim szkolnym zespołem śpiewałam i mam je również dzisiaj w repertuarze. Są one idealne, żeby się troszeczkę poruszać, rozgrzać, a poza tym przypomnieć, że i takie piosenki po prostu były i warto je wspominać i śpiewać i do nich wracać. Przypomnę przynajmniej dwie z tego okresu i mam nadzieję, Państwo się troszkę poruszacie, nóżką potupiecie, się troszeczkę rozgrzejemy. Kasia Sobczyk, to znana Wam piosenkarka na pewno, a poza tym piosenka 13. Kto by jej nie pamiętał? Pamiętacie? No to co, pomożecie? No tak, kiedyś to było bardzo popularne słowo. Pomożecie? Pomożemy, tak. No to co, zaczynamy. 13. Możemy już potupać, już poklaskać, poskakać, wszystko razem. O, tak! Poważnych zrywa wiatr. No ruszamy się, ruszamy, śpiewamy razem, no. 13. Wszystko zdarzyć się może. 13. Świat w różowym kolorze. 13. Nie smuczą mnie łzy. 13. Piękniejsze nam sny. 13. A ty właśnie 13 jesteś zły. Dzisiaj śpiewam tak. To muzyczne. Pa, 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 ra.
a ty właśnie 13 jesteś zły. Chyba dzisiaj gorzej będzie, a wiem. Trzynastego. Ja wiem, że jeszcze nie ma tak, nie tak, 13.